Ladies and gentlemen, ようこそ世界最大のエンターテインメントシティグランテゾーロへ。Ekipa piratów słynnego kapelusza szaleje na całym świecie. Boruto pokazuje swoje umiejętności, Spike Chunsoft ogranicza wolność graczy, a Ruby wkracza na karty Mang w Megapaku. To i wiele więcej ciekawych rzeczy w najnowszym odcinku Jap Spam Unlimited. Na sam początek jednak zacznijmy od bardzo dobrej i bardzo złej wiadomości dla fanów studia Platinum Games. Otóż owi Japończycy specjalizujący się w przekozaczonych grach akcji zapowiedzieli, że chcą stworzyć zupełnie nowe IP w przeciągu 3 lat. Mam cichą nadzieję, że będzie ono prezentowało poziom ich wcześniejszych gier, takich jak Bayonetta, Vanquish albo The Wonderful 101, a nie jak te półprodukty, które otrzymywaliśmy ostatnio. Wierzę również, że nowe IP będzie do bólu przekozaczone w dobrym tego słowa znaczeniu. A zła wiadomość to ta, że bardzo fajnie zapowiadający się Scalebound zostało skasowane. Nie wiem, co wpadło Microsoftowi do głowy, żeby pozbywać się takiego tytułu, ale jak dla mnie mogą już iść swoją drogą i nie zaczepiać mnie w ogóle reklamami. Mam cichą nadzieję jednak, że Scalebound powróci jako X na Switcha albo PS4. Fuck you, Microsoft. Hardly seems like a fair fight. Just one of you against all of us. A i czyra wa nanda? Orera wo dou suru tsumori da? Teraz jednak pora na kolejną łyżkę smoły w tym garnku miodu, albowiem wielbione przez wielu Spike Chunsoft postanowiło zablokować jakiekolwiek opcje dzielenia się materiałami z ich najnowszej gry. No może z tym jakiekolwiek trochę przesadziłem, ale na pewno nie będziecie mogli się pochwalić z tego, co dzieje się w Danganronpa V3, z czegokolwiek co będzie się działo po pierwszym rozdziale. Trudno mi się denerwować o coś takiego, ponieważ opcji na obejście takiej blokady jest mnóstwo. No ale cóż, wiele osób nie jest z tego zadowolone i prawdopodobnie posypie się hejt. Jeżeli lubicie rompy, to prawdopodobnie zainteresuje was również najnowsza produkcja Nippon Ichi Software. Exile Election zawita na PlayStation 4 oraz PlayStation Vita do końca tego roku. U podstaw gra będzie prezentowała dokładnie to samo założenie co Danganronpa, więc nastawcie się na grupkę bohaterów, którzy będą decydowali o życiu i śmierci w dość niecodziennej lokacji. Pamiętacie, jak w zeszłym roku wspominałem o RWBY i fakcie, że dostanie ona swoją własną mangę? Jeżeli tak, to mam dla was bardzo fajną wiadomość. Otóż wiosną tego roku dostaniemy pełną antologię tychże mang. Red Like Roses niestety nie zostało jeszcze wycenione, ale już mogę stwierdzić, że jest to nie lada gratka dla fanów uniwersum stworzonego przez Monty Ouma. Przejdźmy teraz na chwilę do animacji czysto z kraju kwitącej wiśni, albowiem na uwagę zasługuje fakt, że najnowszy film o grupce piratów słynnego kapelusza zawita do kin ogólnoświatowych już za tydzień. Nie będzie to oczywiście ogólnodostępna premiera, ale jeżeli w waszej okolicy będzie wyświetlana owa animacja, to powinniście się na nią wybrać. Zgodzą się ze mną również recenzenci, którzy chwalą ten tytuł za oprawę audiowizualną, fabułę, a co najważniejsze, za bycie mega dobrym dziełem oferującym kupę zabawy. Szajko no stage daro? どうする麦わらお前をぶっ飛ばす全世界累計出荷本数200万本を突破したナルティメットストーム。W międzyczasie Shinobi z ukrytych wiosek nie dają sobie zapomnieć, a co za tym idzie, Bandai Namco prezentuje najnowsze materiały z Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto. Wszystko wygląda porządnie i zapowiada się potężna dawka naleśników z rozpierdzielem według przepisu Preza. O ile oczywiście wszystko będzie utrzymane w tak przekozaczonym tonie, jak było to chociażby w Asura's Wrath. Skoro już o kosmicznym rozpierdzielu mowa, to wszyscy posiadacze 3DS-ów już niedługo będą mogli zapoznać się z ostatnią falą dodatków do Monster Hunter Generations. W skład darmowego zestawu wchodzą oczywiście zadania, w których zmierzymy się m.in. z Hyper Gold Ratian, Nakarkosem i wieloma innymi potężnymi oponentami. Dodatkowo dodają karty gildyjne i misje do wykonania na arenie. Nie wiem, czy kolejna wiadomość ucieszy fanów Capcomu, a dokładniej rzecz ujmując, zwolenników uniwersum Dragon's Dogma. Nie dość, że wersja online nie będzie u nas dostępna, to jeszcze zamiast nowej części gry otrzymamy coś, co kiedyś Monster Hunter. Mowa tutaj o mandze opartej o Dragon's Dogma Online. Całość będzie opowiadała historię herbalisty Yugo i hunterki Teni.
Nie czuję się jakoś porwany na ową wiadomość, ponieważ po obcowaniu z mangą na podstawie Monster Huntera już teraz mogę przewidzieć całą filozofię Happy Go Lucky. Mimo to część mnie chce sprawdzić ten tytuł i prawdopodobnie tak się stanie. Premiera do końca tego roku. Wszyscy posiadacze King of Fighters 14 powinni też sprawdzić, co Atlus zaoferował im w najnowszym patchu do tej gry. Aktualizacja 1.10 poza oczywistymi poprawkami w balansie gry dodaje też nowe warianty kolorystyczne dla wojowników, poprawia kilka pomniejszych mechanik, a co najlepsze, ulepsza poziom graficzny gry. Pomimo, że sam nie posiadam tego tytułu, to z materiałów porównujących grę przed i po patchu widać, że gra opuściła już poziom PS3 i weszła na nową generację. Dodatkowo każdy może pobrać za darmo w DLC strój Athena Asamiya KOF 98 i zobaczymy, co tam jeszcze twórcy wyczarują dla tego tytułu. Na sam początek szybkiego szpila mam bardzo dobrą wiadomość dla fanów Ewangeliona. Otóż w Szanghaju powstała największa rekreacja Ewy, jaką możecie sobie wyobrazić. Ma ponad 24 metry wysokości i jest kawałem dobrze wykonanej roboty. W międzyczasie Kujira Nokora Wasai Joni Utau otrzymał własną adaptację w anime. Bitum wkracza w finałowy ark i zmierza ku końcowi już od 23 tomu tej wspaniałej mangi. I Am Hero powraca po kilkumiesięcznej przerwie, żeby zakończyć historię Hideo Suzuki w niecałych 7 rozdziałach. Wspomniane nieraz nie dwa arcydzieło Your Name wkracza na kolejne rynki i podczas pierwszego weekendu zagania ponad 130 tysięcy ludzi do kin, generując przy tym 100 milionów jenów, czyli jakieś 860 tysięcy dolarów. W międzyczasie fani serii Blood Sea powinni wyczekiwać adaptacji live action ich ulubionego dzieła. Ekranizacja będzie nosiła nazwę Asura Shoujo Blood Sea Ibun i trafi na ekrany kin do końca tego roku. Faktem jest również, że od października tego roku na deskach wielu teatrów zagości najnowszy musical z uniwersum Resident Evil. No i to by było na tyle w najnowszym odcinku newsowym. Pamiętajcie o odwiedzaniu miejsc takich jak Rozgrywka, Pad TV, Asian Jam, Blender of Gender, kanału Mr. Dead Poison oraz Aga Gra i żeby subować, jeżeli oczekujecie powiadomień o najnowszych materiałach. A tutaj macie odnośniki do poprzednich materiałów, o ile jakieś was ominęły. To do następnego razu, cześć!